Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie przestudujemy ostatnią część tez Marcina Lutra. To będzie od tezy 62 do 95. Teza 62. Prawdziwym skarbem Kościoła jest Najświętsza Ewangelia Chwały i Łaski Bożej. Tutaj Luter przede wszystkim zwraca uwagę na Pismo Święte, na Boga, który daruje człowiekowi grzechy z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. O tej Ewangelii czytamy też w Księdze Apokalipsie Wieczna Ewangelia. To jest Wieczna Ewangelia, to jest prawdziwy skarb wiary chrześcijańskiej. Jest to Ewangelia, Jezus Chrystus, łaska Boża. 63. teza. Lecz skarb ten jest w pogardzie u ludzi, bo on to sprawia, że pierwsi będą ostatnimi. Dlaczego tak dosyć ostro Luter to napisał? Wiele osób, czytając Ewangelię, jest trochę zdziwioni, że zbawienie jest tak bardzo łatwo do osiągnięcia, że to jest dar Boży, z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dla ludzi czasami w czasach Marcina Lutra i też może i obecnie wydaje się, że coś trzeba zrobić. Luter tutaj atakuje, to coś to było kupowanie sobie zbawienia. Kupowanie odpustów, listów odpustowych, które gwarantowały życie wieczne, zbawienie, no bo tak mówili to duchowni. I ci pierwsi, którzy w to wierzą, którzy uważają, że tak powinno być i tak jest, oni będą ostatnimi, czyli no nie dostaną się do Królestwa Bożego. Źle wybrali. 64. teza. Skarb odpustowy za to jest bardzo miły, gdyż ostatnich czyni pierwszymi. Oczywiście te osoby, które sięgają do tej skarbnicy Kościoła, aby kupować listy odpustowe, to jest dla tych bardzo ludzi bardzo miłe. Lecz ci ludzie, którzy nie chcą w ten sposób osiągać zbawienia, dla nich najważniejszą rzeczą jest Ewangelia, łaska Boża, dar Boży, to te osoby są uważane jako te ostatnie. I te właśnie ostatnie osoby, które wierzą zgodnie z Najświętszą Ewangelią Pana naszego Jezusa Chrystusa, oni będą pierwsi. 65. teza. Dlatego też skarby Ewangelii są sieciami, w które niegdyś łowiono ludzi służących mamonie. Chrystus w jednej z przypowieści mówił o tej sieci, że rybacy wypłynęli, złowili te w sieciach ryby i następnie te ryby później nad brzegiem sortowali. Dlatego też Ewangelia łowi, jeżeli można tak określić, ludzi, którzy służą mamonie. Do tych ludzi też dociera Ewangelia. Ale nie po to, żeby oni w dalszym ciągu służyli mamonie, aby uważali, że dar Boży można kupić za pieniądze, tak jak Szymon Czarnoksiężnik myślał, że tu przyniesie złote monety i może kupić sobie zbawienie, czy też to, co apostołowie robili, udzielanie Ducha Świętego. Skarby Ewangelii są po to, aby ludzi zmieniać, aby ludzie się upamiętali, nawrócili się, zmienili swój styl życia i rozpoczęli nowe życie. To, co Chrystus w Ewangelii Jana, 3 rozdział, mówił w rozmowie z Nikodemem.
To jest prawdziwa Ewangelia. To jest prawdziwa pokuta, która dociera do wszystkich ludzi i też tych złych, którzy służą pieniądzom, aby i oni się mogli nawrócić i być zbawieni. 66. teza. Skarby odpustowe są sieciami, w które obecnie łowią mamonę ludzką. Za czasów Lutra były te skarby odpustowe, skarby Kościoła. I na tę sieć łowiono mamonę. Łowiono ludzi, którzy myśleli, że przez pieniądze mogą być zbawieni. Oczywiście nie wszyscy chrześcijanie uwierzyli w te skarby odpustowe, w listy odpustowe. Przykładem tego jest Marcin Luther, który ostro zaprotestował i nie kupił tych listów odpustowych. Wystąpił przeciwko. Jego dzieło świadczy o tym, że trafił bardzo na podatny grunt, że wiele osób było przeciwko, tylko obawiali się wystąpić. 4 miliony egzemplarzy do czasów swojej śmierci wydał Marcin Luther. To jest naprawdę, nie licząc oczywiście egzemplarzy Pisma Świętego, które on przetłumaczył, żeby ludzie nie myśleli o mamonie. Że przez mamonę, czyli przez pieniądz, zdobędą zbawienie. 67. teza. Odpust zachwalany przez kaznodziejów jako wielka łaska jest istotnie łaską wielką, gdyż im przynosi wiele pieniędzy. No, samo siebie, z siebie się to rozumie, że ta wielka łaska to nie była wielką łaską dla ludzi, którzy kupowali te listy odpustowe, lecz było wielką łaską dla księży, którzy to zbierali. Dla papieża, który za te pieniądze mógł później wznieść świątynię pod wezwaniem apostoła Piotra Apostoła. Tak więc wielka łaska, ludzie są zubożeni, oddają ostatnie pieniądze na listy odpustowe, a te pieniądze trafiają do innych ludzi. No taki, byśmy byli, święty handelek. 66. Oczywiście myliłaby się ta osoba, która by twierdziła, że handel duszami w czyśćcu już ustał. Ten handel w dalszym ciągu jest. Dowodem tego jest msza gregoriańska. Msza gregoriańska jest to 30 mszy świętych odprawianych codziennie przez kolejne dni w intencji jednej osoby zmarłej za darowanie jej kary w czyśćcu. Praktyka ta zainicjowana została w VI wieku przez papieża Grzegorza I Wielkiego, który polecił odprawianie w takiej formie mszy za zmarłego mnicha benedyktyńskiego, przy którym znaleziono pieniądze, których ze względu na ślub ubóstwa nie powinien był mieć. Zgodnie z przekazem 30 dnia ów zakonnik miał się objawić papieżowi i podziękować za okazane mu miłosierdzie, dzięki któremu opuścił czyściec. Praktyka ta rozwijała się dalej do 8 wieku, najpierw w klasztorach, później wśród innych wiernych. Mszy gregoriańskiej od samego początku towarzyszyło mocne przekonanie Kościoła o szczególnej jej skuteczności dla zmarłych, cześć cierpiących w czyśćcu. W roku 1884 roku Kongregacja Odpustu w Stolicy Apostolskiej wyjaśniła, że zaufanie wiernych do mszy gregoriańskiej jako szczególnie skutecznej dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca należy uważać za rozumne i zgodne z wiarą. Mszy gregoriańskie nie są jednak obdarzane żadnymi specjalnymi odpustami. Praktyka opiera się wyłącznie na przedświadczeniu składającej intencje o skuteczności takiej mszy. Czyli mówiąc krótko, ktoś bliski zmarł,
Następnie rodzina jest trochę przerażona, słyszała o duszach w czyśćcu cierpiących, kazania odpustowe. Następnie no, byli przerażeni tymi mękami, że tamta osoba jest męczona w tym ogniu czyśćcowym, nie wiadomo ile tam dni będzie i tak dalej. No i oczywiście tu się zdarzyła pewnego rodzaju taka furtka, wyjście z tej trudnej sytuacji, że możemy mieć 100% pewność, że ta osoba będzie miała darowaną karę w czyśćcu już po 30 dniach, no i uda się tym samym do nieba. No to oczywiście był pewnego rodzaju cud, który polegał na tym, że przy zmarłym mnichu znaleziono pieniądze, których on nie powinien, czyli złamał te śluby ubóstwa, no i było 30 dni mszy za tą osobę i właśnie zakonnik podziękował w widzeniu czy we śnie papieżowi, że opuścił czyściec. No i z tego tytułu wnioskuje kongregacja odpustów Stolicy Apostolskiej, że to coś działa i dlatego msza gregoriańska jest szczególnie korzystna. To jest 30 mszy. Każdy z nas może w danej parafii czy w danej diecezji sprawdzić, ile kosztuje zamówienie takiej mszy. No, sprawdzałem w moim tutaj rejonie, jeżeli msza święta, zamówienie, no co łaska, 50 zł, to trzeba to 50 zł pomnożyć razy 30, czyli jest 1500 zł i księża odprawią te 30 mszy i mamy, jak to się mówi, zmarłego uwolnionego od kary czyśćca. Obecny slajd przedstawia nam dwie takie ryciny, które przedstawiają, jak to wszystko funkcjonuje obrazowo, no, żeby dana osoba mogła widzieć, jak tu właśnie ksiądz po lewej stronie odprawia mszę świętą, nad nim, tutaj jest widać obrządek łaciński, bo tyłem odwrócony jest, widać jak nad nim jest krzyż Chrystusowy, następnie wyżej jest Baranek Boży, wyżej jest Bóg Ojciec, a na samym dole jest czyściec, gdzie właśnie te dusze, które są w czyśćcu, cierpią. I tu właśnie jest cała otoczka osób, które się poprzez msze święte wstawiają, żeby na 30 dnia dana osoba, za którą się modlą, była wyrwana z tego czyśćca. Po prawej stronie widzimy z lewej strony rodzinę pogrążoną w żałobie. Po prawej stronie możemy sobie wyobrazić, że to jest mąż tej kobiety, która jest w czyśćcu. I to jest już chyba ostatnia 30 msza, gdzie już anioł przybył do tej nieszczęsnej kobiety, która tam się męczy w tym czyśćcu i ją wyciąga z tego czyśćca. Widać, że tam jeszcze pozostały wiele osób, no tam są 3 osoby, no może matka tego młodzieńca, jak wznosi ręce do niego, prosi go też o pomoc w uwolnieniu się z czyśćca. No każdy z nas może mieć no naprawdę bardzo dużo osób, których chciałby pomóc, ale tu jest właśnie to pytanie, no za co? Za co? Po co? Na co? Czy to jest zgodne z Ewangelią? Czy Bóg tak chciał? No, obrazki wskazują, że Bóg to chce. No, tymi swoimi świętymi dłońmi błogosławi tą całą uroczystość. No, ale to jest tylko, można powiedzieć, wymysł danego malarza. 68. teza. W rzeczywistości jest jednak najmniejszą łaską w porównaniu z łaską Bożą i błogosławieństwem krzyża. Poprzednia teza mówiła, że kaznodzieje odpustowi zachwalają list odpustowy jako bardzo wielka łaska. No naprawdę
wydarzyło się coś wspaniałego, lepiej nie mogliście trafić, tu macie coś wspaniałego, lecz w tej tezie Luther mówi, pisze wyraźnie, że to jest najmniejsza łaska. Bo jeżeli to porównamy z Bożą łaską, dar łaski Bożej, z błogosławieństwem krzyża Chrystusowego, to co Chrystus wycierpiał na krzyżu, to jest naprawdę pyłek, pyłek. Tu mamy olbrzymią łaskę Bożą, prawdziwą łaskę Bożą. Jak zwracamy się do Boga i do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. 69. teza. Biskupi i duszpasterze są obowiązani z należnym uszanowaniem przyjmować delegatów apostolskiego odpustu. Oczywiście w tamtych czasach byli też bogobojni mnisi, bogobojni księża, misjonarze wędrujący, którzy głosili apostolski odpust. Odpust taki, jak głosił Pan nasz Jezus Chrystus z Nikodemem, następnie tak głosili apostołowie, odpust oparty na słowach Pisma Świętego. No, biskupi, duszpasterze, no tak trochę krzywym okiem patrzyli na te apostolskie odpusty, bo one nie zachwalały kupowania odpustów, no nie było ruchu w interesie, nie było mamony, nie było pieniędzy, tylko był apel do zmiany życia, do nowonarodzenia, do odrodzenia się na nowo. O, to było takie, byśmy powiedzieli, nawet może i podejrzane, co oni tu głoszą. My mamy sprzedawać odpusty, a nie wszystko brać na wiarę. 70. teza. Ale równocześnie są obowiązani uważać pilnie, aby komisarze ci zamiast rozkazów papiejskich nie wygłaszali własnych urojeń. To było właśnie bardzo ciekawe, że wiele kaznodziejów jeździło, którzy wymyślali przeróżne historie, różne legendy związane z odpustami wymyślali, wygłaszali według swoich, no byśmy powiedzieli, widzimisię własnych urojeń, nie według rozkazów papieskich. Papież powiedział, głoście Słowo Boże, a oni zaczynali jakieś bajeczki opowiadać. W ogóle niezgodne z Pismem Świętym. Zamiast głosić krzyż Chrystusowy, o krzyżu Chrystusowym, o naszym Zbawicielu, głosili o jakichś świętych, legendarnych świętych i coś tam sobie uroili dziwnego. 71. teza. Kto przeciw prawdzie apostolskiego odpustu mówi, niech będzie przeklęty. Tutaj Luther bardzo ostro zareagował, że jeżeli ktoś pomniejszają apostolski odpust, czyli to, co głoszą apostołowie, to, co głosi Jezus Chrystus, że to jest mało wartościowe, najwartościowsze są te odpusty w formie listów odpustowych kupione na targowisku czy przed kościołem, niech będzie przeklęty. Bardzo ostro. 72. teza. Kto przeciw samowolnym i kłamliwym słowom kaznodziei odpustowego występuje, niech będzie błogosławiony. No, oczywiście zdarzały się sytuacje, że kaznodzieja odpustowy tak się zapędził za daleko, że same kłamstwa mówił, samowolka wielka. Wszyscy ludzie w myśli myślą sobie, o jakie głupoty nam mówi, jakie bajdy nam opowiada, ale wszyscy siedzą cicho, boją się, no bo kaznodzieja ich straszy piekłem, straszy ich męczarnią, jeżeli występują przeciwko Kościołowi, przeciwko tym naukom, ale Luther mówi wyraźnie, kto występuje przeciwko tym samowolnym
i kłamliwym słowom kaznodzieja odpustowego, niech będzie błogosławiony. Błogosławiony jesteś. Zwróciłeś uwagę, że to są kłamstwa. 73. teza. Jak papież słusznie niełaską i klątwą karze tych, którzy podstępnie działają na szkodę odpustów. Ale oczywiście Luther miał na myśli tutaj odpustów apostolskich. Że jeżeli niektórzy działają na szkodę tych odpustów apostolskich, to co głosili apostołowie o nowym nawróceniu się, zmianę stylu życia, to powinien ich słusznie karać niełaską i klątwą. Nie można działać przeciwko Słowu Bożemu. Siedemdziesiąta czwarta teza. Tak również słusznie dotyka niełaską i klątwą tych, którzy pod odsłoną odpustu używają swoich sztuczek na szkodę świętej miłości i prawdy. No tak, każda dziedzina życia dotyka też i tam oszustwo, kłamstwo, no, działanie na szkodę danej osoby, aby tylko wyłudzić pieniądze. No, każdy z nas w życiu spotkał się z taką sytuacją, no ale nie możemy uważać, że on jest księdzem, on jest duchownym, to już tam wszystko jest tak jak potrzeba, że już na słowo ksiądz to już znaczy, że jest osoba, która nie dokonuje żadnych sztuczek nad nami. Tak więc na każdego działa szatan. Bo wiemy, że za czasów Chrystusa duchowni skazali Chrystusa na śmierć, bo im zaczął prawdę głosić, doprowadzili do śmierci Chrystusa, Syna Bożego. Byśmy mogli się zastanowić, czy to się nie powtarza obecnie. Czy nie są osoby, które też dokonują pod osłoną religii, pod osłoną swojej religijnej działalności, różnych sztuczek na szkodę świętej Ewangelii Jezusa Chrystusa, miłości i prawdy. 75. teza. Niedorzecznością jest twierdzenie, że przez odpust papieski rozgrzeszony jest nawet taki człowiek, który by, co przecież nie można sobie wyobrazić, zbezcześcił Matkę Boską, Bożą. Oczywiście ludzie dokonują różnych grzechów, różnych bluźnierstw, mniejszych, większych i takich największych, a kaznodzieja odpustowy tak daleko się zapędził, że powiedział, że nawet jeżeli ktoś zbezcześcił Matkę Boską, w tamtych czasach bardzo szanowaną osobę w religii, nawet taki grzech, który wydaje się ohydny, jakby grzech przeciwko Duchowi Świętemu, ten kaznodzieja odpustowy mówi, wszystko załatwimy, interes załatwimy. Nawet i ten grzech możesz sobie wykupić się z tego grzechu, kary, z czyśćca, jeżeli nawet taką obrzydliwość dokonałeś. No i to jest tragedia. Tragedia, że pieniądz zabrzęczy w szkatule, i największe bluźnierstwa, co sam Jezus Chrystus powiedział, że wiele bluźnierstw, wiele grzechów może być odpuszczony, ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony. Są grzechy, które nie mogą być odpuszczone. I uważajmy na te grzechy, ale już za pieniądze to już żaden grzech nie będzie odpuszczony. 76. teza. Wprost przeciwnie twierdzimy, że odpust papieski nawet najmniejszego grzechu odpuścić nie może. O ile będziemy pod
odpustem rozumieli zmazanie winy tego grzechu. To właśnie Marcin Luther pokazuje całe sedno odpustu. Odpust papieski, czyli te odpusty, listy odpustowe, nie odpuszczą żadnego grzechu. Jeżeli my rozumiemy, że ten odpust to zmazanie winy tego grzechu. Każda osoba, która czyta Ewangelię, czyta Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie, wie, że zmazanie grzechu dokonuje się przez wyznanie tego grzechu, odpuszczenie na podstawie przelanej krwi Jezusa Chrystusa, który jest barankiem Bożym. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I każdego z nas osobno gładzi grzechy. Baranek Boży. Nie list odpustowy, nie odpust papieski gładzi grzechy. Zmazuje winy tego grzechu. Zmazuje krew Jezusa Chrystusa jako baranka Bożego. No to chyba możemy odczytać w Piśmie Świętym. Czy w Piśmie Świętym ktoś odczyta, że list odpustowy masze grzechy? Nie, nie ma tego. Szukajcie, a nie znajdziecie tego. Jedynie co jest mowa o grzechu, krew Jezusa Chrystusa oczyszcza z wszelkiego grzechu. Tego się trzymajmy. I to Luther starał się w tamtych czasach powiedzieć ludziom. Ludzie, opamiętajcie się. Co wy robicie? Miejcie rozum, pomyślcie. Dwa razy, trzy razy, nim cokolwiek zrobicie w sprawie swojego zbawienia. Uważajcie, bo wielu przyjdzie zwodzicieli, wielu antychrystów na ten świat. I wielu zwiodą. Czy chcesz być zwiedzony, oszukany? No chyba nikt nie chce być oszukany. Każdy chce żyć zgodnie z prawdą Bożą. 77. teza. Twierdzenie, że i Piotr Święty, gdyby był teraz papieżem, nie mógłby światu ogłosić większych łask, jest bluźnierstwem przeciwko Piotrowi Świętemu i papieżowi. No tu już widzimy, że kaznodzieje odpustowi przeholowali. Już tak wychwalają swój towar, którym jest list odpustowy, że już na szali tego listu stawiają apostoła Piotra, który Piotra robią maleńkim. On jest tam właściwie prawie że nic, ale teraz mamy coś. Piotr już nie mógł nic wymyślić. My to wymyśliliśmy, najwspanialszą rzecz, o którą teraz ogłaszamy światu. To, co czytacie w Ewangeliach o Piotrze, później listy Piotra, to małe łaski. Obecnie mamy wielkie łaski. I mówi wyraźnie, to jest bluźnierstwo przeciwko Piotrowi Świętemu i przeciwko papieżowi. Ludzie, opamiętajcie się. Przecież przeholowaliście z tymi odpustami. Mówicie, święty Piotr to nic? Odpust to jest coś przewyższające to wszystko? Nie. Drodzy duchowni, zapędziliście się za daleko. Ja już wytrzymać nie mogę. Dlatego są te tezy. Rozpoczęło się od tezy. 78. teza. My zaś twierdzimy, że i ten, i każdy inny papież rozporządza większymi łaskami, aniżeli odpust, a mianowicie Ewangelią, darami miłosierdzia, darem uzdrawiania i tym podobnie, zgodnie z pierwszym listem do Koryntian, 12 rozdział. Oczywiście w arsenale wiary chrześcijańskiej jest coś o wiele bardziej wartościowego niż odpust. I to jest w zasięgu naszego działalności, mianowicie Ewangelia.
dary miłosierne, dar uzdrawiania, tam są dary duchowe. Na to mamy zwracać, na to, aby ludzie rozwijali te dary Ducha Świętego. Nie idziesz do stolika na targowisku, kupujesz sobie list odpustowy i myślisz, że Pana Boga za nogi złapałeś, a złapałeś diabła za rogi. W złe miejsce trafiłeś. Chrystus, co mówił o Izraelitach, kiedy przyszedł do świątyni i zobaczył handel, pieniądze, zwierzęta, bankierzy. No, sytuacja znowu się powtórzyła. No, gdyby Pan Jezus obecnie przyszedł na tę ziemię i w tym czasie, kiedy były te sprzedawane odpusty, to jak myślicie, co by zrobił? No, porozwalałby to wszystko. Rozpędził towarzystwo. Co żeście uczynili z domem modlitwy? Jaskinie zbójców? No i co z nim, z Chrystusem zrobili? No, ukrzyżowali, bo interes im upadł. Interes stawiano wyżej nad Ewangelią. Tak więc uważajmy, uważajcie, bo są ludzie, którzy własny interes, własny biznes stawiają wyżej niż Ewangelia Jezusa Chrystusa. No, to jest to bluźnierstwo. 79. teza. Obrazą boską jest głosić, że wystawiany w kościołach krzyż odpustowy z herbem papieża równie jest mocny i skuteczny jak krzyż Chrystusa Pana. No, tu mamy kolejne bluźnierstwo. No, kaznodzieja odpustowi, tak apostoł Jan mówi, no posunęli się za daleko, zapędzili się za daleko. Już swój biznes odpustowy tak wywyższali, że postawili go na równi z krzyżem Jezusa Chrystusa. Chrystus, nasz Zbawiciel, zmarł na krzyżu. Oddał swoje życie, abyśmy przez przelaną Jego krew mieli zbawienie. Krzyż jest narzędziem, na którym Chrystus zmarł za nasze grzechy. To jest nasza chluba, nasza skuteczność wielka. A co ludzie zrobili? Nie, krzyż odpustowy mamy. Mamy coś też mocnego. Zwykły, tak to w niektórych kościołach są tak zwane krzyże misyjne, był stawiany krzyż odpustowy. I ludzie tam się też modlili do tych odpustów. No ludzie drodzy, na miłość boską, opamiętajcie się, tu jest potrzeba prawdziwej pokuty. Czytajcie Słowo Boże, nie słuchajcie, co inni mówią, bo oni mogą być tymi zwodzicielami, których szatan wysłał na ten świat. 80. teza. Biskupi, kaznodzieje i teolodzy, którzy pozwalają, aby nauki podobne były wygłaszane ludowi, odpowiadać będą za to przed obliczem Boga. Czyli Marcin Luther mówi, bójcie się Boga, ludzie. Duszpasterze, ci, którzy stoją na czele chrześcijaństwa. Nie pozwalajcie, aby ludzie takie nonsensy wygadali. To przecież to jest bluźnierstwo. No ale mają w tym interes pieniężny. No tam się wystraszyli, że mogą być pod jakąś inkwizycję poddaną, że tutaj nie słuchają ich. No i siedzą cicho. Siedzą cicho. A Marcin Luther mówi, będziecie odpowiadali za to zło, na które pozwoliliście. Po co jesteś biskupem? Po co jesteś kaznodzieją i teologiem? Aby stał na straży owieczek. Aby wilki nie zaatakowały. Wilk w owczej skórze, żeby nie zaatakował tych owieczek. I po prostu ten wilk to jest ten szatan, który rozwala to wszystko. No i cieszy się. Zrobiłem im zamieszanie. 81. teza. Następstwem koniecznym bezczelnych kazań odpustowych jest to,
że i uczonemu trudno obronić papieża przed zarzutami bezsprzecznymi, bezsprzecznie ostrymi oskarżeniami prostaczków. No, są ludzie prości, którzy na 15 kilometrów potrafią rozpoznać fałsz. I ci właśnie prości ludzie, od rana do wieczora ciężko pracujący na kawałek chleba, na parę groszy, wyczuwają to zło. I teraz są uczeni, którzy też widzą to zło, ale im trudno to pogodzić zło z dobrym, pogodzić złą Ewangelię z dobrą Ewangelią, fałsz z prawdą. No i po prostu są w takim pacie. Ani w lewo, cokolwiek zrobią, cokolwiek powiedzą, będzie źle. Będą bronili odpustów? Źle. Będą występowali przeciwko odpustom? No też źle. Z każdej strony będą zaatakowani. No boją się. No, Słowo Boże wyraźnie mówi, dwóm panom nie możesz służyć. Musisz wybrać tego, komu chcesz służyć. Chcesz wybrać odpusty? Mu służ odpustom. Chcesz wybrać łaskę Bożą? Łaskę Bożą, wybierz łaskę Bożą. Wybór należy do ciebie. Osiemdziesiąta druga teza. Na przykład, dlaczego papież dla świętej miłości i dla cierpień, jakie dusze w czyśćcu ponoszą, dusz tych naraz nie wyzwoli z czyśćca, gdy tymczasem dla tak małej przyczyny, jaką jest budowa kościoła świętego Piotra za pieniądze, tyle dusz wyzwala? Pytanie bardzo mądre. Przecież papież ma jurysdykcję nad czyśćcem. Ma władzę nad czyśćcem. Dlaczego dla boskiej miłości, dla świętej miłości i z powodu tych cierpień, które tam biedaczki męczą się w tym czyśćcu, nie rozkaże nagle? Wszystkie dusze do nieba niech idą. Naraz wyzwoli. Ma przecież taką władzę. Ale on nie korzysta z tej władzy. Tą władzę wykorzystuje do wyzwalania dusz, ale chce na tym zarobić. Tak, mała przyczyna, on chce zbudować kościół. Czyli aby zbudowanie budynku jest ważniejsze od zbawienia ludzi. Jak to się mówi, Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Zrobiliśmy dobry biznes. Na wyzwalaniu dusz zarobiliśmy pieniądze i zbudowaliśmy kościół i dusze wyzwoliliśmy. No i każdy jest zadowolony. Ale nie taka droga jest Boża. 83. teza. Albo po co odbywa się egzekwie i dlaczego nie wolno jest cofnąć zapisów kościelnych poczynionych na msze za umarłych, kiedy przecież za wybawionych nie potrzeba się już modlić. Co to jest egzekwie? To jest tak zwane towarzyszenie do grobu. W kościele katolickim ceremonia pogrzebowa ze wszystkimi obrzędami lub część liturgii birewiarzowej za zmarłych. Liturgia żałobna ma szczególne znaczenie dla chrześcijan, bowiem jest etapem przejścia z życia doczesnego do życia wiecznego. Modlitwy za zmarłych sięgają do hymnów i psalmów mówiących o wiecznym zbawieniu. Kolorem liturgicznym jest czerń albo fiolet, a w pewnych sytuacjach biel, koloru białego, używa się na pogrzebie dzieci przed ukończeniem 7 roku życia. Każda osoba, która była na pogrzebie, jeżeli uważnie słuchała wszystkiego, co ksiądz mówi, jeżeli uważnie słuchała, bo większość to tam jakoś tak drzemie na tym myślami gdzie indziej, błądzą, ale ktokolwiek słucha i zalecam do uważnego słuchania, ksiądz chowając daną osobę, i wychwala, już jesteś w niebie, patrzysz z nieba na nas, ciocia już poszła do nieba, jest w niebie,
Ale kończy się ten cały obrządek. Niech cię wzbudzi Pan w dniu ostatecznym. Ksiądz mówi teraz o zmartwychwstaniu. To właściwie gdzie ta osoba jest? Czy w niebie? Czy jest zaliczona do zbawionych? No jak już jest zbawiona w niebie, w Królestwie Niebieskim, jest przy Bogu, no to po co się modlić za nią? No to przecież już wyżej sięgnąć nie może. Jak jest w niebie? No jeżeli jest w czystcu, no to jakieś tam modlitwy może mają sens. I dlaczego tego nie można cofnąć? No ksiądz przychodzi, no mówi, o, zamówcie teraz mszę świętą za swoją zmarłą. No ale przecież ksiądz mówił, że ona jest w niebie. No, wtedy jest tak jakaś dziwna sytuacja. Tak więc, no, teologowie w tamtych czasach, no, dostrzegali sprzeczności w tych naukach. Z jednej strony w niebie, w drugich trzeba się modlić za nich, no, jest w czyśćcu, no, kupcie listy, no, i misz, masz, ale najważniejsze, biznesik się kręci. 84. teza. Albo. Cóż to jest za jakaś nowa doskonałość Boża i pobożność papieska, że bezbożnemu wolno za pieniądze wyzwalać dusze pobożne, a nie chcą duszy tych wyzwalać z miłości i bez pieniędzy? No, no dziwna rzecz. Bezbożnik jest, jakiś, no można powiedzieć, zły człowiek. No, dorobił się na tym swoim złym postępowaniu. No jakaś krewna jego zmarła. No, pobożna osoba, no i on z tych bezbożnych pieniędzy, no idzie do kościoła, zakupuje może msze gregoriańskie, może listy odpustowe, no i może mówi się sobie, no teraz ta dusza znajduje się w niebie. A dlaczego? Nie uklęknie, nie będzie się modlił. Dlaczego nie chce wyzwalać tej duszy z miłością i bez pieniędzy? Dlaczego potrzeba do tego pieniędzy? I to takich, można powiedzieć, brudnych pieniędzy. Złych pieniędzy. Zdobytych w nieuczciwy sposób. 85. teza. Albo czemuż owe dawne zasady pokutne, które w rzeczy samej są już zniesione i martwe, jednakże dzięki odpustowi nabrały znaczenia i mogą być usunięte tylko za pieniądze, jak gdyby dotąd istniały w całej pełni. No i znowu pewnego rodzaju zmiany. Kiedyś było tak, dzisiaj zmieniamy, a wszystko, aby no, był biznes z tego. Aby można było zarobić dodatkowe pieniądze. To, co kiedyś nie obowiązało, obowiązuje, znowu obowiązuje. Zapłaciłeś, no to jak to się obowiązuje, no i kto się w tym wszystkim połapie? Oczywiście połapie się ten, każdy, który będzie czytał Pismo Święte. Teologowie z rzeczy prostych potrafią zrobić naprawdę rzeczy bardzo skomplikowane. Osoby, które czytają dekrety soborowe, no mogą zobaczyć, naprawdę można zapłakać nad niektórymi wywodami teologów soborowych, którzy z prostych rzeczy zrobili rzeczy bardzo skomplikowane. A Ewangelia jest naprawdę prosta. Chrystus głosił to prostaczkom, ludziom, rolnikom, prostemu ludowi głosił. To nie potrzeba skomplikować to. 86. teza. Będąc bogatym ponad magnatów, czemu to papież nie za swoje własne pieniądze, lecz za pieniądze ubogich wiernych buduje Kościół Świętego Piotra? No i to jest właśnie ciekawe, co Luter powiedział. Kto oglądał film Skarby Watykanu, to naprawdę tam są kilometry chodników, w których są zgromadzone olbrzymie bogactwa. Dlaczego papież nie może kupić sam dla siebie kościoła? To musi wykorzystywać ten lud ubogi. No, widocznie
Takie ma myśli, ale to nie są myśli Boże. To są ludzkie, materialne myśli. 87. teza. Od czego uwalnia albo czym obdarza papież tych, którzy przez zupełną podkutę zyskali prawo przebaczenia i odpustu? No, jest tak zwana zupełna pokuta. Wykupili sobie zupełną pokutę. Ale jeszcze jest mały haczyk. Mały haczyk. Zupełna pokuta, ale jeszcze możesz do tej zupełnej pokuty kupić sobie prawo przebaczenia i odpustu dodatkowego. Czyli dla pewności, no dzisiaj rozmawiałem z jednym znajomym, który mówił o mszy gregoriańskiej, że dana rodzina no, zamówiła za zmarłego mszę gregoriańską, ale tak dla pewności zamówiła jeszcze raz. No, czyli było w sumie 60 mszy. To, no takie można powiedzieć, niby to wierzył, ale jeszcze tam no, dodatkowo coś zrobię. Jeszcze dodatkowe jakieś kroki do zbawienia, no że dwa razy to już będziemy mieli większą pewność, że ta dusza wyzwoli się z tego czyśćca. 88. teza. Gdyby papież zechciał każdemu wierzącemu udzielać rozgrzeszenia i odpustu 100 razy dziennie, zamiast raz tylko, czy to jest największa łaska, jaką spadła na Kościół? No to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy rozgrzeszenie grzechów to jest coś najważniejszego dla Kościoła? Że papież rozgrzesza i udziela odpustu? No przecież mamy inne rzeczy. Jakie łaska spadła? Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dar Boży. A gdzie tu jest Bóg? No tu nie ma Boga. Największa łaska to nie jest Bóg, to nie jest krzyż Chrystusowy. Ludzie, pomyślcie, zanim cokolwiek napiszecie, zrobicie. Gdzie znajdziecie rozgrzeszenie? Nas tyle lat, tyle wieków uczyli, no to już jesteśmy przesiąknięci wręcz tą nauką. Tu trzeba porządnego oczyszczenia, porządnego wylania Ducha Świętego i porządnego działania Bożego na nas, abyśmy mogli wyjść z tego błędu. 89. teza. Ponieważ papież w odpuście bardziej szuka zbawienia dusz niż pieniędzy, dlaczego znosi dawniejsze listy odpustowe, skoro są równie ważne? To jest właśnie bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli uczy się ludzi, że Kościół rzymskokatolicki nigdy się nie mylił, nigdy się nie będzie mylił, że wszystkie orzeczenia soborowe są nieomylne, to dlaczego znosi się pewne rzeczy, pewne listy odpustowe, skoro one są ważne? Dlaczego tak się dzieje? I tu jest właśnie Kościół rzymskokatolicki wpadł w taką pułapkę swoich własnych zasad, które w pierwszej kolejności są nieomylne, które dokonane są na wieki wieczne i nawet te nieomylne zasady, które po wielu, wielu latach dojdą do wniosku, że są one omylne, te zasady, że tutaj pomyliliśmy się, to jednakowoż jakoś ciężko się wycofać z tego. I dlatego no jest w tym punkcie trochę takiego galimatiasu. No rzadko spotkać religię chrześcijańską, która mówi, no w tych zasadach pomyliliśmy się. No tu ewidentny błąd popełnili czy nasi poprzednicy, czy ktoś. Przyznajemy się do błędu, chcemy ten błąd naprawić, poprawić się, bardziej przyłożyć się do Pisma Świętego, bo tamto było trochę tak pod ludzi napisane. Dlatego uważajmy, co mówimy, a jeżeli popełnimy błąd, przyznajemy się do tego błędu, źle wierzyłem,
Teraz Bóg mnie oświecił i wiem, jak należy teraz postępować. 90. teza. Zamierzać przeciwne argumenty ludzi świeckich tłumić z użyciem siły, jakikolwiek inny sposób, bez wskazania przyczyny i powodów, znaczy to wystawiać Kościół i papieża na szyderstwo wrogów, a chrześcijan na szkodę duchową. Oczywiście są osoby, które nie zgadzają się z listami odpustowymi, mają ku temu argumenty z Pisma Świętego i w jaki sposób w tamtych czasach zwalczało się takie idee. Prosty sposób. Masz to odwołać. Jeżeli nie odwołasz tych zasad, my cię tu spalimy na stosie. Tak samo jak było z Janem Wycliffe'em na soborze w Konstancji w 1415 roku. Powiedziano mu wyraźnie, jak nie odwołasz, to my cię spalimy. I koniec. To jest argument. Nie mówili mu, tutaj ty popełniłeś błąd, o, z tym się zgadzamy. Wycliffe miał około 30 różnych punktów, przepraszam, Hus miał 30 różnych punktów, z którym się nie zgadzał. Czytamy książkę Jana Husa o Kościele, no to będziemy zdziwieni, no przecież w wielu punktach Jan Hus miał rację. Nie? Husa spalili i jego książkę spalili. W ten sposób wystawia się na szyderstwo Kościół i papież. My możemy z sobą dyskutować, a nie, jeżeli ty nie podzielasz naszych przekonań, my cię spalimy. No i wiele osób wzdrygało się przed tym, wiedziało, do czego jest zdolna Święta Inkwizycja, więc od razu odwoływali grzecznie. Ale były osoby, jak Marcin Luther, nie odwołał. Wolał zginąć, wolę zginąć, a nie odwołał. Ale znaleźli się ludzie, którzy go chronili. 91. teza. Gdyby odpust był głoszony zgodnie z myślą i poglądami papieża, łatwo byłoby obalać wszelkie zarzuty, a może by nawet wcale się nie zrodziły te zarzuty. No, to jest ciekawa teza. W ogóle by, ja bym powiedział, Luther w ogóle by nie wystąpił, gdyby to się działo zgodnie z myślą i poglądami papieża. A tak była samowola. No, ktoś zobaczył, że można jeden grzeszek, tych grzechów było lawina. Nadużycia zaczęły się. No, może później papież przymykał na to oko, ale sami doprowadzili do reformacji. 92. teza. Więc precz z prorokami, którzy wołają pokój, pokój, a nie ma pokoju. Księga Ezechiela proroka, 13 rozdział, 10-16. Oczywiście w czasach Izraela starotestamentowego byli prorocy fałszywi, o których Bóg wyraźnie powiedział, ja ich nie posłałem. Są fałszywi prorocy, którzy głoszą wam pokój, pokój, a tu idzie na was nieszczęście, niesamowicie te nieszczęście. Prorocy, tak jak Ezechiel, oni głosili całkiem coś innego. Przychodzi nieszczęście. Wielka tragedia narodowa. Słuchać takich słów, nie jest przyjemna rzecz. Że tutaj zaraz pójdziecie do niewoli, że tutaj Babilon tutaj opanuje was całkowicie. Ale byli prorocy, którzy mówili, nie, my to pokonamy ich. Będzie pokój, pokój, bezpieczeństwo. Precz z takimi z takimi prorokami. I w tamtych czasach było to samo. Pokój, pokój, pokój. Ty się nie przejmuj, kupiłeś
kupiłeś list odpustowy, masz zagwarantowane zbawienie, pokój Boży masz i pokój w Królestwie Niebieskim. Ale prorok mówi, nie masz nic, nie masz nic, będziesz wrzucony do piekła. Tam jezioro ognia i siarki dla ciebie jest, a nie żadne Królestwo Niebieskie. Wybij sobie z głowy to. 93. teza. Tym prorokom dobrze być musi, którzy powiadają krzyż, 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 a nie ma krzyża. O właśnie, są i też prorocy, którzy znieważają krzyż Chrystusowy. Którzy dużo mówią o krzyżu Chrystusowym, ale tam nie ma w ogóle żadnego krzyża. Jest tylko mamona, mamona jest. O tych wrogach wręcz, wrogach krzyża Chrystusowego napisał apostoł Paweł w liście do Filipian, 3:18-19. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówią, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Wrogowie krzyża Chrystusowego myślą o rzeczach ziemskich. Myślą o tym, jakby tu zbudować bazylikę świętego Piotra. To są marność nad marnościami. Przyjdzie koniec świata, to wszystko legnie w gruzy, wszystko zostanie zniszczone. Żadne świątynie i rzeczy, które człowiek zbudował, domy, wszystko, nic nie będzie. Bóg wszystko na nowo uczyni. Ale najważniejszą rzeczą jest krzyż Chrystusowy. Głoszenie prawdziwego Chrystusa, który jest na krzyżu. I w tym krzyżu mamy zbawienie. We krwi Jezusa Chrystusa jest zbawienie. Łaska i dar Boży. Z łaski jesteśmy zbawieni. A nie przez listy odpustowe. No, Luther był wręcz zrozpaczony tym, co się dzieje w jego państwie. Tym, co się dzieje w jego parafii. To jest hańba. Hańba, że mamoną, przez mamonę chcecie wejść do Królestwa Niebieskiego. Nic dziwnego, że się zdenerwował i te 95 tez przybił na drzwiach. Dziewięćdziesiąta czwarta teza. Należy upominać chrześcijan, aby usiłowali iść za Chrystusem jako głową swoją przez krzyż, śmierć i piekło. Tak więc mamy upominać chrześcijan, nie aby szli na targowisko i tam przed kościołem są sprzedawane listy odpustowe, ale aby szli za Chrystusem, za swoim Panem i Zbawicielem, gdyż On pokazuje swój krzyż i On pokazuje, że ma klucze śmierci i piekła. On jedynie może wyzwalać człowieka. On, który jedyny ma klucze. Ja mam klucze śmierci i piekła. Tak Chrystus mówi. Ale tu jest właśnie droga dla nas otwarta przez krzyż Chrystusowy. Nie załatwimy naszego zbawienia na targowisku. Nie załatwimy naszego zbawienia przez nasze złotówki. Ty zapłaciłeś. Może więcej dasz. Z 50 zł, może 100, może 200. Może jakiś wielki dar dasz na kościół. O, już sobie myślisz, o, ho, 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 teraz to już może żywcem pójdę do nieba. Nie, nie tą drogą. Apostoł Paweł mówi wyraźnie, myślisz o rzeczach ziemskich. To jest hańba. To nie jest zbawienie. Postępujesz jak wróg krzyża Chrystusowego. Chrystus nie po to umarł na krzyżu, aby listy odpustowe później były sprzedawane. To nie, Chrystus nie miał tego na myśli. Można powiedzieć, na myśl mu nie przyszło.
teraz, po tylu wiekach, po 15 wiekach, sprzedaż listów chrystusowych, listów odpustowych do zbawienia. No ludzie drodzy, opamiętajcie się. Dziewięćdziesiąta i ostatnia teza. I byli pewni, że raczej należy cierpieć, niż używając fałszywego pokoju, wejść mogą do niebios. No, używasz fałszywego pokoju. A ten fałszywy pokój, no to masz karteczkę. Na tej karteczce zapisane twoje zbawienie. Masz list odpustowy, tu masz zapewnienie. No jak ci ktoś ukradnie, spali się karteczka, no to co masz z tego? To jest fałszywy pokój. Ale tutaj należy cierpieć. No co to cierpienie znaczy? No nowo narodzenie. Przez jak się człowiek rodzi, no to cierpi. Kobieta i dziecko, wszyscy krzyczą. To jest naprawdę stresujące wydarzenie. I tak samo rodzi się nowy chrześcijanin. Może na początku będą problemy z nowym życiem, nowym odrodzeniem, mogą jakieś cierpienia spaść, ale możesz wejść do niebios. Oczywiście wszystko jest w rękach Boga. On jest najwyższą jurysdykcją. Władza należy do Boga. W Księdze Daniela, 4 rozdział, Bóg mówi wyraźnie, prorok Daniel mówi, władza należy do niebios. Bóg nie dał władzy ani papieżom, ani księżom, ani pastorom, ani jakimś tam starszym zboru, czy innym biskupom. On dał służbę. Miłujesz mnie, paś owieczki moje. Nie powiedział, rządź moimi owieczkami. O, teraz je masz strzyc, ostatni grosz wydusić, ale paś owieczki moje. Masz być, kto chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkim. Znamy historię Mojżesza. No, Mojżesz, on chciał wszystko mieczem dokonywać. On chciał na początku, myślał, że tu jest, no, miecz wyciągnie i tu będzie władza. Władza nad Egiptem, nad Izraelitami, a Bóg powiedział, o nie, ty tutaj źle robisz, ty musisz nauczyć się służyć. I wysłał go na 40 lat na pastwiska, na syna i tam miał służyć owieczkom. Nauczyć się pokory, służby. Przypuszczam, że wielu osobom z tamtych czasów, którzy tak butnie postępowali i obecnie są też takie osoby, przydałoby się chociaż 10 lat w jakiejś mieścinie służyć, z wysokiego stanowiska pójść na najniższe, jakie jest w danej społeczności. Przez 10 lat naucz się służyć w jakiejś gar kuchni, zmywając, szorując podłogi. No, posłusz ludziom. Nie. Oni chcą rządzić. Oni chcą mieć władzę. No i jak to się wszystko skończyło? No, chcieli zabić Marcina Lutra. No, my musimy go unicestwić. I robili wszystko, co w swojej mocy, aby go zabić. Z uwagi, że poprzednich reformatorów, no tak załatwili. Ale Pan Bóg miał go w swojej opiece i strzegł. Marcin Luther do dnia dzisiejszego jest atakowany. To jest naprawdę jego reformacja stoi kością w gardle wielu osobom, którzy nie mogą z tego ścierpieć. I na różne sposoby jest ciągle atakowany. Ale chwała Bogu, że ustrzegł Marcina Lutra, że mógł dokończyć swoje dzieło, mógł przetłumaczyć Biblię, mógł wydać tyle wspaniałych książek. Mamy 680 różnych dzieł,
w łacinie i w niemieckim, 4 miliony egzemplarzy ukazało się do jego śmierci, że wspaniałe dzieło rozpoczął. Dzieło czytania Pisma Świętego, dzieło naśladownictwa Jezusa Chrystusa. Tak więc, drodzy słuchacze, zakończyliśmy omówianie 95 tez Marcina Lutra. Zapraszam na kolejne tezy poprzedników Marcina Lutra. Były te osoby, które zostały za swoje tezy spalone. Wycliffe może tak był szczęśliwie spalony, bo właściwie wiele lat po jego śmierci odkopano jego, odbył się proces, na którym jako nieboszczyk tam był ubrany w szaty i później go spalili. Jana Husa żywego spalili, łącznie z jego książką o Eklezji, która teraz jest wydawana w kościele rzymskokatolickim. Tak więc 45 tez Johna Wycliffe'a i 30 tez Jana Husa będą w kolejnych odcinkach omawiane. Tak więc zapraszam na swój kanał, poproszę o subskrypcję i z Panem Bogiem łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.